Cześć, znajdujemy się na przejściu kolejowym na stacji Szklarska Poręba Górna, także dobrze, granice administracyjne. Znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie karkonoskim oraz gminie Szklarska Poręba oraz tutaj szerokość i długość geograficzna, proszę bardzo, tutaj się wyświetli. Ale dobrze, przejdźmy teraz do oryginalnej, takiej normalnej prezentacji. Są na nim dwa napędy z wóz JGD50, regenerowane przez SPAJ Katowice z drągami Monat oraz tam jest na tym tutaj schowany tak głośnik EHL. Proszę bardzo, przejazd kolejowy jest kategorii E. Jest to tylko przejście dla pieszych. Jak sami widzicie, będzie jechał pociąg Polregio Kamieńczyk relacji Poznań Główny Szklarska Poręba Górna, a w zasadzie w moim czasie, jak ja to nagrywam, to on już tutaj jest, ponieważ naprawdę wyrobiłem się z nagraniem na styk. Tutaj jeszcze stoi ten darcik, który właśnie zaraz powinien sobie odjechać w kierunku właśnie do Białegostoka, bo jakby kogoś to ciekawiło, to jest IC Orzeszkowa relacji Szklarska Poręba Górna Białystok. Ale dobrze, my teraz przechodzimy dalej. Przejście znajduje się na linii kolejowej 311, niestety nie powiem kilometra, ponieważ jak sami widzicie, nie ma żółtej naklejki ani na jednym, ani na drugim napędzie, a tak być nie powinno. Tutaj macie szlak na stację Szklarska Poręba Górna, jak jesteście ciekawi, co tam jest dalej, tam są Jakuszyce, Liberec i w ogóle takie tam. A tam macie szlak na Jelenią Górę z innymi stacjami typu właśnie Szklarska Poręba Średnia, Szklarska Poręba Dolna, Piechowice i w ogóle. Ale my teraz idziemy dalej. Tak wygląda to oto przejście z drugiej strony, tutaj widać ten drąg Monat lepiej. I w ogóle tak to wszystko wygląda z tej drugiej strony. Ale teraz, żeby już nie przedłużać, zapraszam was na przelot tego tutaj pana, czyli przypomnę, Regio Kamieńczyk relacji właśnie Poznań Główny, Szklarska Poręba Górna. I przy okazji darcik leci. Dwa przeloty i tylko szkoda, że przejazd nie jest zamknięty, ale darcik tutaj sobie leci, to niech on sobie tutaj leci, a my teraz już czekamy na ten przelot właściwego składu. I właśnie rogatki nam opadły. Polregio Kamieńczyk z Poznania Głównego do Szklarskiej Poręby Górnej właśnie będzie jechał. Nasz darcik na niego sobie czeka, ponieważ tam jest jednotorówka. Polregio Kamieńczyk ze stacji Poznań Główny. O, jest nawet zapowiedź. Tutaj są lampki rogatkowe. Tutaj jest semafor. Tutaj jest też gong EHL. Będzie on jechał po tym torze naszym, ponieważ jak widzicie, nam zamknęli właśnie przejazd kolejowy. Dlatego po prostu my teraz nie będziemy przedłużać i czekamy na Kamieńczyka. Leci z lokomotywą. Taką właśnie w malowaniu Polregio. Długo nie czekałem, czekałem chyba 10 sekund od tego cięcia, które wam postanowiłem właśnie zrobić. Tego ono nawet chyba nie było potrzebne. Szklarska Poręba Górna. Ustawię się, żeby nie było, że jak mi da RP1, to po prostu zawału dostanę. Ustawię się tak dobrze. EP07. Ładna siódemeczka.
zatrzymuje się na stacji Szklarska Poręba Górna i przejeżdża przez nasze przejście kategorii E. I rogatki się podnoszą. No i światełka przestały migać, a kamieńczyk przejechał. Ale teraz czas na ciekawostki. Na tle tego pięknego ED161 Dart postanowiłem wam dać ciekawostki, który zaraz ma tak na dobrą sprawę odjazd, w zasadzie już powinien mieć, przez to, że kamieńczyk się trochę opóźnił. Ale dobrze, już ciekawostki robimy. W Szklarskiej Porębie znajduje się granica z Czechami, w zasadzie w Jakoszycach, ale to ogólnie Jakoszyce to od niedawna jest właśnie, jakby to powiedzieć, dzielnica Szklarskiej Poręby, że tak powiem. Oraz druga ciekawostka, totalny klasik już naprawdę, że w latach 1975-1998 miasto należało do województwa jeleniogórskiego. Ale dobrze, to już by było na tyle, a z tego miejsca zdał dla nas rację Mati08 i cześć!